To już taka niemal wyuczona formułka, bo ostatnio kolejnym zawodnikom mówimy witamy w Górniku. Paweł, witamy też Ciebie. Długo się udało utrzymać ten transfer w takiej tajemnicy, ale oto jesteś już piłkarzem Górnika Zabrze. Tak, no dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że trafiłem do Górnika Zabrze, drużyny, która ma wspaniałą historię i miejmy nadzieję, że moja osoba przede wszystkim na boisku pomoże drużynie w osiąganiu dobrych rezultatów i będę się starał, żeby tak właśnie się stało. A co do całego transferu, no to rzeczywiście nie chcieliśmy, żeby to gdzieś wypłynęło, bo cała ta transakcja nie była zbyt łatwa, ponieważ ja jeszcze byłem związany kontraktem z wicemistrzem Rumunii i wpierw musiałem tam się z nimi porozumieć na temat rozstania. Na szczęście wszystko się zakończyło happy. No i dzisiaj oficjalnie jestem na pokładzie Górnika Zabrze. Jak ważna była dla Ciebie rola tutaj trenera, którego doskonale znasz, Leszego Jerzyński jest szkoleniowcem Górnika Zabrze. To jego osoba Cię przekonała? No na pewno w dużej mierze tak. Nie, ja nigdy nie ukrywałem, że z trenerem Jerzyńskim pracowało mi się bardzo dobrze, odpowiada mi przede wszystkim charakter trenera, charyzma, ale też sama nazwa, sam klub Górnik Zabrze jednak no, w polskiej piłce dużo znaczy, więc były jakieś inne oferty, natomiast razem z moim menadżerem Danielem Weberem, z moją rodziną podjęliśmy, że to będzie dla mnie odpowiedni krok, a więc no, bardzo się cieszę i teraz jeszcze nie mogę doczekać pierwszych treningów i pierwszego bardzo ważnego spotkania, bo z tego co mi wiadomo będzie to mecz derbowy, a więc od razu z grubej rury można powiedzieć. To będzie pierwszy mecz przed własną publicznością, pierwszy w ogóle mecz na Krakowi. Oczywiście ten mecz, o którym wspomniałeś, pełne 3 trybuny mamy nadzieję i mecz z Ruchem. Kibice w Polsce na co dzień nie śledzą Ligi Rumuńskiej, zdajesz sobie z tego sprawę, no to opowiedz jak to tam wyglądało w ostatnim czasie. Wiemy, że pracowałeś też przynajmniej na początku z wielkim trenerem Danem Petrescu, podobny charakter do Leszka Jerzyńskiego? No myślę, że tak, gdzieś charakterami są bardzo podobni do siebie. A co do pracy, no sportowo na pewno fajnie, bardzo fajnie, bo i była możliwość zagrania w lidze, w eliminacjach Ligi Europy z drużyną francuską Saint-Étienne. 2 spotkania, no niestety nie udało się nam przejść, ale jakieś tam kolejne doświadczenie, spełnienie marzeń się udało. A jeżeli chodzi o samą Ligę Rumuńską, bardzo podobna do Ligi Polskiej. Sam poziom może w obecnej chwili minimalnie słabszy niż w lidze polskiej, natomiast no, tam było dużo problemów organizacyjno-finansowych. To nie tylko mojej starej drużyny, tylko kryzys dotknął całą rumuńską piłkę i to było widoczne gołym okiem. Nie będę wspominał o stadionach, gdzie naprawdę my jako Polska przewyższamy ich bardzo mocno. Natomiast to pół roku sportowo mi dało bardzo dużo nowe doświadczenia, miło spędzony czas. Myślę, że też w klubie, pomimo tego, że ten okres był tylko 6-miesięczny, to są zadowoleni z mojej postawy. Przyczyniłem się też w dużej mierze do tego, że mały klub, bo tak naprawdę Asa Targu Młodzież nie było dużą, wielką drużyną, tylko to drużyna, która od niedawna grała w Ekstraklasie, osiągnęliśmy duży sukces historyczny, bo Super Puchar Rumunii udało się ze Stylą zwyciężyć, a więc no na pewno też wspomnienia będą, ale już o tym trzeba szybko zapomnieć, teraz wziąć się do pracy, szybkie przygotowania i startujemy, walczymy w lidze. To ostatnie pytanie w takim razie, bo trzeba się zacząć przygotowywać. Jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, że pewno z wieloma zawodnikami Górnika już się zetknąłeś. Takie nazwiska, które doskonale znasz, jak wejdziesz do szatni, to od razu przybijesz piątkę? No nie, no dużo chłopaków, z którymi z Sobolem w reprezentacji, z Łukaszem Madejem graliśmy razem w juniorach Łódzkiego Klubu Sportowego. Na tej samej ulicy się wychowywaliśmy, a więc Olek Kwiek, Maciek Korzym, gdzie graliśmy razem w Koronie, Michał Janota. Naprawdę dużo chłopaków, z którymi miałem okazję wcześniej występować w jednej drużynie czy w reprezentacjach.